Ja pamiętam, jak z Marcinem Szumowskim w Instytucie Mickiego organizowaliśmy konferencję Managing Innovation. Na tych konferencjach wypowiadali się najznamienici ludzie, którzy mają wspaniałe doświadczenia z Oxfordu, z Instytutu Weizmanna, z VIP. My przez wiele lat to doskonała nauka jest podstawą innowacji. Nie chcę mówić, że ta nasza nauka jest tak doskonała, że przewyższa inne nauki, ale niewątpliwie osiągnęliśmy pewien stopień doskonałości, który jest już możliwy w generowaniu innowacji. I teraz ja obserwuję, powstają firmy, firmy dynamiczne, firmy, które dobrze się rozwijają i które jak gdyby zaczynają zwracać się w stronę nauki. To jest zjawisko stosunkowo niedawne, więc to jest coś, co bardzo niesie dużo nadziei. Ja uważam, że też o tym mówiliśmy, jedna z konferencji właśnie, które organizowaliśmy, mówiła, że takim podstawowym problemem jest zaufanie, ufność w partnera. Ja myślę, że to też się zmienia, bo wiemy, że bez tego nie możemy osiągnąć sukcesu i w tej chwili już tak się dobrze znamy, że jeżeli chodzi o mnie, to muszę zadeklarować moje zaufanie do Marcina, to jest sprzeczne, bo mamy szereg wspólnych działań, które budowały to zaufanie i na pewno jest celofarna, tak samo na pewno jest w innych. Te kontakty budują ludzie, budują osoby, budują naukowcy. Z naszego doświadczenia mamy bardzo kilka konsorcjów naukowych, bardzo dużych, w ramach których realizujemy projekty, spotykamy się, omawiamy nasze wyniki, ale tak naprawdę co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że spotykamy się z drugiej strony z ludźmi, których rozumiemy naukowo, którzy nas rozumieją naukowo. Niestety zbudowaliśmy bardzo wiele bardzo ciekawych instytucji, wyposażyliśmy je w genialny sprzęt, mamy tam wspaniałych ludzi i mamy też barierę w postaci struktury administracyjnej. Niestety, drodzy Państwo, czasami nasza wspaniała współpraca rozwija się administracja. Procesy administracyjne są skomplikowane, stanowią barierę, działają w zupełnie innym cyklu czasowym niż działa firma. Znaczy w firmie rzeczy się dzieją z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, na uczelniach często dzieją się z miesiąca na miesiąc. I tutaj trudno jest to połączyć, natomiast to nie jest tylko przypadłość Polski. Na świecie też jest bardzo różnie. My podpisujemy umowy z różnymi uniwersytetami. W jednym trwa to kilka miesięcy, w innym trwa tydzień. I tutaj znów to powraca do ludzi, do kierownictwa, do motywacji administracji w tych większych jednostkach, żeby coś zrobić, albo żeby tego nie zrobić. Jeśli chodzi o wybór partnerów do współpracy, to w naszym przypadku jest to ewidentnie jakość prowadzonych badań, czy unikalność prowadzonych badań i doświadczenie. A to zaufanie jest budowane w trakcie, bo mieliśmy przykłady zarówno współpracy naprawdę z wielkimi naukowcami światowymi, z którym nikt nie doszło, ponieważ nie było chęci dialogu, zrozumienia, a mamy takich, o których wspominałem tutaj, którzy są zafascynowani tym, co robimy. Kontaktują się z nami bezpośrednio naukowcy, albo często nawet biura transferu technologii. I właśnie i to jest istotne, to tak naprawdę buduje szybkość przyszłego, że tak powiem, konsumowania tych kwestii formalnych. Dzięki temu zawsze udaje nam się szybciej. Jest troszkę dłużej, jeżeli to my idziemy bezpośrednio do naukowca, a później razem eskalujemy kwestie administracyjne. Natomiast jeżeli jest, tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku poprzedniego scenariusza, wtedy wszystko idzie szybciej. Jak wyjechałem, oczywiście nigdy nie tracąc kontaktu z Polską, 25 lat temu do Stanów w okresie transformacji, to były dla mnie dwa zaskoczenia. Pierwsze, że na stacji benzynowej można nalać benzynę, nie dawać łapówki. A drugie takie, że mój szef wtedy tam, Alan Gerritz, w przeciwieństwie do mojego nauczyciela u boku, którego wyrosł w rozwoju Jurzelczaka, raptem ma tylko 2 miesiące pracować w klinice, a 10 miesięcy ma tak zwany czas chroniony naukowo.
gdzie profesor Jędrzejczak pracował jako lekarz, a nocami coś próbował robić naukowo. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że ja mówię z perspektywy też klinicysty, lekarza, żeby była współpraca z przemysłem, musimy postawić pytania. I bardzo często te pytania, co jest ważne w medycynie, sprawiają lekarze, którzy pracują przy łóżku chorego, rozmawiając z naukowcami, pojawiają się nowe koncepcje. I to jest pierwsze, że musimy wprowadzić w Polsce, szczególnie w akademiach medycznych, ten czas protekcji, bo nawet jak bardzo dobry naukowiec, klinicysta, dostanie duży grant, a ma tyle samych pacjentów i obowiązków klinicznych, to nie jest w stanie odprowadzić, tak zwany czas chroniony. A druga taka bardzo ważna rzecz, bo mówimy to o innowacjach. Proszę Państwa, ja też nie jestem tutaj specjalistą w dziedzinie patentów i tak dalej, ale też podam taki przykład ze swojego życia. Jedna z takich technologii, do której mam dostęp intelektualny, mieliśmy zebranie, nie chcę powiedzieć jaka to jest technologia, w Kalifornii, gdzie było szereg przedstawicieli, prawnicy. No i pojawił się problem, że właściwie ta nasza technologia jest w tej chwili w Europie, w Azji wykorzystywana przez różne zespoły. A tam się wtedy prawnik uśmiechnął, powiedział, poczekajcie, jak oni zarobią, to my je dopadniemy. Ja się bardzo boję, proszę Państwa, że wiele projektów w Polsce w tej chwili z medycyny regeneracyjnej, i to mówię z całą świadomością, finansowanych przez NCBR na przykład, jeżeli nawet one wyglądają, że są innowacyjne, jak się poszpera w własności intelektualnej, to się może okazać, że my właściwie powtarzamy to, co już ktoś inny opatentował, a potem będzie przykre rozczarowanie, że tą innowację właściwie to jeszcze przyjdzie płacić tym, którzy mają ten tak zwany prior art. Premier Jarosław Gowin bardzo często potwierdza taką i powtarza taką tezę o tym, że między światem nauki a światem biznesu rozciąga się coś tam, co w dolinie śmierci. Tak, tylko tak powoli ta dolina zostaje zasypywana i tutaj dzięki rzeczywiście i zarówno naukowcom, jak i biznesmenom, jednak jeszcze dużo pracy przed nami. Jeśli chodzi o działanie ministerstwa, to chyba takim dobrym narzędziem do budowania tego pomostu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy organizacja, która ma, instytucja, która ma ogromne środki unijne na to, aby wspierać innowacyjność. A jeśli chodzi o zmiany przepisów prawnych, to tutaj bym wskazał przyjętą w listopadzie i podpisaną przez prezydenta pierwszą ustawę o innowacyjności, wypracowaną właśnie przez nasze ministerstwo, gdzie wprowadzono szereg zmian prawnych i ulg, które mają zachęcać przedsiębiorców do tego, aby inwestować w badania i rozwój. No i czy tych zmian weszło już od 1 stycznia tego roku. Rozpoczęli też pracę nad drugą ustawą innowacyjności. Ma ona jeszcze bardziej zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy, do tego, aby Polska rzeczywiście rozwijała się innowacyjnie. Ja też jestem tutaj dzisiaj, żeby przede wszystkim Państwa słuchać, nie tyle mówić, co się dzieje u nas, ale słuchać i tego, żeby te Państwa postrzeżenia zabrać ze sobą do ministerstwa. I chciałbym też Państwa zachęcić do tego, aby może efektem dzisiejszego spotkania Państwa debat i rozmów byłby może list skierowany do nas, do ministerstwa, z Państwa uwagami, które warto by było, abyśmy uwzględnili na przykład w pracach nad drugą ustawą o innowacyjności. Mogę powiedzieć, że rozmowy są tutaj zaawansowane i przede wszystkim opierają się na negocjacjach z ministrem finansów, ale i rozwoju. Na rzecz premier Morawiecki często mówi także, że jeżeli udało się komuś przekonać ministra rozwoju, to nie znaczy, że przekonał się ministra finansów. Myśląc o sobie, ale to rzeczywiście te rozmowy są prowadzone i widać dobrą wolę pod Ministerstwa Finansów, więc myślę, że te zmiany mogą być też dość ciekawe w drugiej ustawie, ale mimo wszystko będę czekany na Państwa spostrzeżenia i Państwa uwagi, będziemy się starali je wiele możliwości realizować. Patrząc, ja też będę wdzięczny za takie spostrzeżenia, bo o czym powiedział Pan Profesor tutaj, że nie zawsze wszystkie wdrożenia są rzeczywiście innowacyjne. I Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowało taki duży program Stratek Med i wiem, że część środowiska była bardzo zadowolona z tego programu, a część nie do końca. Dlatego też, jeżeli macie Państwo jakieś uwagi co do tego programu, będziemy wdzięczni. Teraz został ogłoszony, trwa nabór wniosków do 7 kwietnia będzie można składać w programie InnoNeuroFarm. Program właśnie skierowany do sektora farmaceutycznego i do neuromedycyny. Myślę, że to też może być dość ciekawe przedsięwzięcie. Budżet tego programu wynosi 150 milionów złotych, także to też jest szansa.